Partia Europejskich Socjalistów w najbliższych, na nadchodzących wyborach, tych czerwcowych, ma szansę, by przyjąć ster w Unii Europejskiej. Jest szansa, by lewica, ta polska, miała znaczący wpływ na to, co będzie działo się ze środkami unijnymi w nadchodzących latach po wyborach, po czerwcu. Sądzę, że Płock, Mazowsze, ta część Mazowsza, Płocko-Ciechanowski okręg i całe Mazowsze i Płock warto by miało swojego przedstawiciela. Jako radny, jako przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Płocku znam problemy, z jakimi musimy się borykać na Mazowszu. Jest to układ komunikacyjny, jest to wykorzystanie funduszy unijnych. To są zagadnienia, z którymi chciałbym się zmierzyć, będąc eurodeputowanym, kandydując, i o tym chciałbym mówić. I warto, by ten okręg o te sprawy walczył. Zadania dla lewicy w Europie, a więc zadania również dla przyszłych eurodeputowanych z tego okręgu, to przede wszystkim udrożnienie Mazowsza. To walka o to, by system dróg krajowych, dróg wojewódzkich uległ znacznej poprawie, aby takie miasta jak Płock miały bezpośrednie i dobre połączenie z Warszawą, aby Radom, Siedlce również miały dobre i bezpośrednie połączenie z Warszawą. Warszawa jest tym centrum naszego okręgu wyborczego przede wszystkim, ale i stolicą naszego kraju. Warto, by te wszystkie duże miasta, ale i te mniejsze miejscowości miały dobry ruch komunikacyjny ze swoją stolicą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są oczywiście środki unijne, które należy wykorzystać dla młodzieży. Chodzi o szkolenia w ramach programu m.in. Sokrates, a więc wyrównanie szans dzieci, młodzieży z tych mniejszych miejscowości, większych miast. I to są zadania jakby dla lewicy, ale również wiele dziedzin z zakresu chociażby internetu szerokopasmowego, telekomunikacji. To są zadania, o które musimy powalczyć w nadchodzącym czasie. Oczywiście szereg innych zadań, o których można by długo mówić, ale przede wszystkim myślę, że dla tego regionu to przede wszystkim środki unijne, drogi, szkolenia dla dzieci i młodzieży, no i wszystkie te rzeczy związane z tą nowoczesną technologią, czyli szerokopasmowy internet, komunikacja. No.